Z dawna Polski tyś królową, Maryjo. Kiedy bywam na międzynarodowych spotkaniach w Fatimie i rozmawiam z ludźmi bardzo ostrożnymi, bo gdy słyszę, że profesor Américo Ortiz López powiada, że jeśli Światowy Apostolat Fatimski, mający mandat kościelny, coś mówi w sposób oficjalny, jest to wykładnia Kościoła, to ja wiem, że nigdy nie usłyszę niczego, co jest tanią sensacją, bo oni będą tak jak Kościół zawsze ostrożni. I przyjeżdżam na kolejne spotkanie i co słyszę? Pierwsze zdania: żyjemy na progu wydarzeń apokaliptycznych. Musimy się do nich przygotować. I to mówi ktoś w imieniu Kościoła. Więc ogarnia mnie po ludzku przerażenie. Także z pewnością jest coś przed nami. Na modlitwie Pan mi pokazał, że dojdzie do oczyszczenia przez ogień, wodę. Nie wiem, co mi chciał przez to powiedzieć. Naiwnością byłoby myśleć, że będzie tak, jak jest i że trzeba sobie odłożyć kwotę na starość. Więc proszę pomyśleć sobie tak, że tym razem konsekwencja to nie jest wprost kara, nie tylko, że Bóg już nie może powstrzymać pewnych konsekwencji, będzie z wyższej półki. To nie będzie druga wojna światowa. Może nie będzie trzecia wojna światowa. Nie wiem, co to będzie. Ale wiem, kto zostanie. Zostaną najubożsi i przetrwają rodziny. Co wcale nie deprecjonuje osób samotnie żyjących, tylko na przykład tych, którzy niszczą rodziny. Życie samotne jest równie piękne jak rodzinie. Współczuję tym, którzy mają miliony w bankach. Kiedy się dostanie? Nie minie to pokolenie. Pokolenie ma 40 lat. Straszne?